Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w grze Skoki Narciarskie 2006. W ostatnim odcinku było dużo zaskoczeń, bo zaczęliśmy sobie nowy sezon i trochę tych konkursów, jak widzicie, już rozegraliśmy, ale w żadnym z nich nie odnieśliśmy jeszcze zwycięstwa. Natomiast teraz czekają nas zawody na jednej z naszych ulubionych skoczni, na Mamucie w Harachowie. Te zawody poprzedzają turniej czterech skoczni. No i myślę, że tutaj w końcu po zwycięstwo, może nawet podwójne, sięgniemy. Bo to jest skocznia, którą uwielbiamy. Widzimy, że jest zerowy, całkowicie zerowy wiatr. Myślę, że w tych warunkach będzie łatwo o dobre skoki. Choć oczywiście nasi rywale też mają tutaj łatwe zadanie w tym momencie. No, ta próba na pewno nie będzie dobra. To jest próba kiepska w moim odczuciu. Natomiast odległość, jak na skoczni w Harachowie, całkiem niezła. Pół metra od punktu HS. No i wydaje się, że miejsce może być całkiem dobre. Nawet wygrywamy w tych kwalifikacjach, a raz tuż za nami, z minimalną stratą. No ale to nie był dobry skok technicznie, więc to pokazuje, jak bardzo lubimy tą skocznię w Harachowie i jak ogromne możliwości tutaj zrobienia świetnego wyniku mamy. Więc o ile ten skok będzie chociaż nieco lepszy niż kwalifikacyjny, to raczej bez problemów będziemy zdecydowanymi liderami po pierwszej serii. No i tak powinno być, bo to będzie niesamowita próba, słuchajcie. To będzie bardzo daleki skok, wylądowany telemarkiem, 216 metrów. Rekord tej skoczni należy do nas, jeśli dobrze kojarzę, to było to chyba 225 metrów. Kompletnie nierealistyczna odległość jak na Harachow. No ale możemy założyć, że ta skocznia po prostu w tej naszej alternatywnej rzeczywistości została troszkę przebudowana. Dlatego tak to się potoczyło. No i prowadzimy po pierwszej serii z naprawdę ogromną, blisko 20-punktową przewagą. Więc to będzie na 100% nasze pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. 26 w karierze. Więc naprawdę śrubujemy powolutku ten wynik. On jest coraz lepszy. Tutaj troszeczkę problemów po wyjściu z progu, ale szybko te problemy opanowane i wydaje się, że to może być skok nawet może dłuższy niż ten z pierwszej serii. 216 było, a teraz 218,5 metra z pięknym telemarkiem ponownie. Noty 20, 20, 19,5 wliczone. No i zobaczcie tylko tą przewagę. Coś niewiarygodnego. 46 punktów prawie przewagi nad Tomasem Morgensternem, drugi Bachleda, potem trójka Norwegów. Lider Pucharu Świata Tainer dopiero ósmy. Więc zerknijmy sobie, jak to wygląda w tym momencie. My awansowaliśmy na podium, na trzecie miejsce i minimalne straty mamy zarówno do Tainera, jak i do Morgenstern'a, który z powrotem tutaj wrócił na fotel lidera Pucharu Świata, wyprzedzając Tainera. No ale po raz kolejny, to co robią Polacy, to jest coś niesamowitego. Na miejscach od 2 do 4 i jeszcze Małysz 7. Fantastyczna sprawa. No a my przechodzimy sobie bez treningu tym razem do zawodów w Harachowie po raz kolejny. Zobaczmy, jakie tym razem czekają nas warunki. To jest mocny wiatr z tyłu. Więc na tle rywali powinniśmy dobrze z tego skorzystać. Natomiast tak długich skoków jak w pierwszym konkursie na pewno tutaj nie będzie. Znowu ten skok kwalifikacyjny wypadnie bardzo słabo. Zwłaszcza w tych warunkach. Zobaczcie, to będzie bardzo krótki skok. I na pewno nie wygramy tych kwalifikacji. To jest dopiero miejsce piąte. Ljokelsej je wygrał. No i zobaczmy, jak będzie w konkursie. Bo słuchajcie, mamuty są o tyle ciekawymi skoczniami, że jak tutaj jest mocny wiatr z tyłu, to one nie wybaczają błędów. Jeśli znowu tutaj jakiś duży błąd popełnię, no ale tym razem nie ma dużego błędu, no to naprawdę jest ciężko. Jak się skoczy dobrze, to można odlecieć bez większych problemów. No tak jak teraz. 209 metrów, fantastyczny skok, ale przy dużych problemach w pierwszej fazie lotu, gdy są trudne warunki, to potem już odlecieć praktycznie nie idzie. Tainer tuż za nami, ale strata oczywiście ogromna. No tutaj znokautowaliśmy konkurencję i odległością, i notą końcową. No więc przechodzimy sobie do drugiej serii i jeżeli tutaj nie spotka nas taka wpadka, jak miała miejsce w kwalifikacjach, no to zwycięstwo mamy w kieszeni. No, nie było to najlepsze może wyjście z progu, nie była to najlepsza pierwsza faza lotu, ale zdecydowanie wystarczająca, żeby wygrać. 205 metrów to i tak pewnie będzie najdłuższy skok drugiej serii. Nikt nawet 200 metrów w tej drugiej serii nie przekroczył. Poza nami dokonał tego tylko Ljokelsej w pierwszej odsłonie. No i tak się kończy ten konkurs. Tainer tuż za nami, Damian trzeci, Bachleda piąty, Małysz dziewiąty. No więc podwójne zwycięstwo w ten weekend odniesione przez nas. No i czas na turniej czterech skoczni. Tutaj będziemy chcieli się pokazać z jak najlepszej strony. I jeśli dobrze kojarzę, to chyba będziemy tego trofeum bronić.
Tak mi się wydaje, że w zeszłym sezonie my turniej czterech skoczni wygraliśmy. Dobrze by było się upewnić co do tego. Więc tak, tutaj widzimy kryształowa kula za zwycięstwo w Pucharze Świata 2009-10. Wygraliśmy turniej skandynawski, wygrywając wszystkie jego konkursy. Tutaj złoty medal, no puchar za Mistrzostwa Świata w lotach. Tutaj mamy złoty puchar za konkurs drużynowy na Igrzyskach Olimpijskich, który wygraliśmy. No i tak, mamy pierwsze miejsce w turnieju czterech skoczni, więc będziemy do tego turnieju podchodzić jako obrońcy tytułu. Przed nami zawody w Oberstdorfie i to może być nasze trzecie zwycięstwo z rzędu. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo zdecydowanie stać nas na to, zwłaszcza na skoczni, którą bardzo lubimy. Skocznia w Oberstdorfie zawsze była bardzo sprzyjająca dla nas i to będzie na pewno bardzo daleki skok teraz. Jedynie ciężko tutaj będzie lądować telemarkiem, bo to są fantastyczne odległości. 139 metrów w Oberstdorfie to jest odległość, która robi wrażenie, naprawdę. No i wygrywamy tutaj te kwalifikacje przed Ljokelsejem, który skoczył niewiele krócej, ale z bardzo kiepskim lądowaniem. No bo my tutaj naprawdę odsadziliśmy go niewiarygodnie. No i będziemy kończyć tutaj tą pierwszą serię w parze z Miyahirą, który 109,5 metra skoczył, więc raczej ta para nie stanowi dla nas większego problemu, większego wyzwania. No i przechodzimy do naszego pierwszego skoku podczas tego turnieju czterech skoczni. Czy to będzie tak dobry skok jak ten kwalifikacyjny? Wydaje się, że nie aż tak. Raczej będzie on krótszy, ale ważne, że wylądowany ładnym telemarkiem nawet nie jest krótszy. Dokładnie tyle samo co w kwalifikacjach 139 metrów. Nieco niższa nota, bo lądowanie nie zostało aż tak dobrze ocenione. Ljokelsej po raz kolejny drugi, Tainer trzeci, Małysz na miejscu szóstym, więc tak to się przedstawia. Brakuje mi tu tylko Bachledy w czołówce, on jest jedenasty, okej, więc troszkę mu nie wyszedł ten start na turnieju. No ale w naszym wykonaniu ten turniej naprawdę zaczął się świetnie. No i teraz zobaczymy, czy postawimy za chwilę kropkę nad i w tym konkursie, czy to będzie nasze trzecie zwycięstwo z rzędu, pierwsze podczas tegorocznego turnieju czterech skoczni. Wydaje się, że to będzie fantastyczny skok, może nawet dłuższy. Jest szansa na 140 metrów, ładne lądowanie, 138,5. Okej, tym razem wydawało mi się, że będzie dalej, a było jeszcze bliżej. No ale próba oczywiście jak najbardziej udana. No i kompletny knockout nad naszymi rywalami. Dwójka Norwegów za naszymi plecami, Tainer czwarty. Oczywiście tutaj Tainerowi będziemy kibicować, żeby na podium turniejowym ostatecznie się znalazł. Tak wygląda klasyfikacja turnieju, dokładnie tak jak tego konkursu oczywiście. Okej, forma wzrosła o jeden punkt, niewiele nam to zmienia, bo i tak robimy te treningi. No i przechodzimy do zawodów w Garmisch-Partenkirchen. Jedną rzecz jeszcze bym chętnie sprawdził. Weźmy sobie jeszcze raz, przejdźmy tutaj. I tak, ten turniej czterech skoczni wygrany, mamy go tutaj. I zobaczcie. Zajęliśmy wtedy drugie miejsce w Oberstdorfie, wygraliśmy w Gapa, drugie miejsce zajęliśmy w Bischofshofen, czyli w Innsbrucku nie było nas nawet w trójce. Więc słuchajcie, w tym sezonie mamy przed sobą niesamowite wyzwanie, które myślę, że będzie bardzo ciekawe i fajnie by było je zrealizować. Mianowicie wygrać wszystkie konkursy turnieju czterech skoczni. Do zawodów w Gapa podchodzimy po raz pierwszy w tym sezonie w roli lidera Pucharu Świata. Mamy żółty plastron, który mieliśmy przez dużą część zeszłego sezonu, który zakończył się zwycięstwem naszym. Teraz 120 metrów z ładnym telemarkiem. Co nam to da? Daje nam to zdecydowane zwycięstwo w tych kwalifikacjach. Wydaje się, że skocznia w Gapa to jest obiekt, na którym bez problemu w tych warunkach powinniśmy zwyciężyć i odnieść drugą wiktorię podczas tego turnieju czterech skoczni, więc za chwilę się okaże, że tak będzie. Wyjście z progu nie tak dobre. Oj, troszkę tutaj problemów. Oj, i jeszcze zepsute lądowanie. Naprawdę ten skok nie poszedł po mojej myśli. Zupełnie nieudany względem kwalifikacji. I które to będzie miejsce? Drugie. Za Adamem Małyszem. I strata jest dosyć duża, więc musimy się naprawdę spiąć w tej finałowej serii, żeby ten konkurs wygrać. I żeby walczyć dalej o komplet zwycięstw w tym turnieju. Zobaczymy, czy to się uda. Ale naprawdę zaskoczyła mnie ta nieudana próba pierwsza. No natomiast teraz będzie dużo, dużo lepiej. Tak jest. To jest piękny skok, wylądowany pięknym telemarkiem. Myślę, że 121 metrów z takim lądowaniem spokojnie pozwoli te zawody wygrać. Przewaga jest gigantyczna. No i Małysz nie dał rady. Zepsuł wręcz ten drugi skok. Przy tej przewadze, jaką miał w pierwszej serii, to naprawdę, no, ten drugi skok wygląda bardzo blado. No a my wygrywamy z gigantyczną przewagą nad Adamem.
No i jestem ciekawy, jak to wygląda w tym momencie w klasyfikacji turniejowej. Małysz na miejscu siódmym, no Tainerowi te zawody nie poszły, ale do trójki nie traci dużo, więc tutaj wszystko jest jeszcze możliwe, no a my mamy przewagę kolosalną i kto wie, czy nie zakończymy tego turnieju z największą przewagą w historii. Być może przebijemy rekord Adama Małysza, to też jest kolejny cel do zrealizowania. Idziemy w technikę lądowania po raz kolejny, no i przed nami zawody w Innsbrucku. Jedyna skocznia turnieju czterech skoczni, gdzie jeszcze na podium nie staliśmy, więc teraz pora to zmienić, pora wygrać w Innsbrucku. Niemiecka część turnieju czterech skoczni padła naszym łupem. Czy tak samo będzie w tej austriackiej części? O tym za chwilę się przekonamy. Ten skok kwalifikacyjny na pewno dużo nam już powie o tym, jakie są tutaj nasze ewentualnie możliwości. Na pewno będzie tutaj ciężko ładnie wylądować, ale to się udało. 132 metry, w Innsbrucku dobra odległość, jak najbardziej. No i wygrywamy te kwalifikacje, choć nie z jakąś dużą przewagą. Tutaj rywale zawsze dobrze się spisują na tej skoczni, na naszym tle. No ale ten skok był bardzo dobry, dzięki czemu wygrywamy. Widzimy, że Anders Bardal jest naszym rywalem. W parze 113 metrów Norwega. No ale nas interesuje to, żeby powtórzyć świetny skok kwalifikacyjny i powalczyć tutaj o zwycięstwo. Wybicie dobre. Pierwsza faza lotu nie najlepsza, ale też nie jakaś zepsuta. Ale niestety zepsute lądowanie, 131 metrów, to nie będzie prowadzenie po pierwszej serii. Myślę, że tutaj będziemy gdzieś koło trzeciego miejsca, a nawet gorzej. To jest miejsce siódme. Straty nie są duże, straty są minimalne do podium, do zwycięstwa nieco większe, ale też nie są takie, których nie dałoby się odrobić. Natomiast Ljokelsej, Małysz, Morgenstern to są świetni zawodnicy, których może być ciężko złapać, jeśli oddadzą swoje świetne skoki. Więc my musimy tutaj znacząco się teraz poprawić. No najgorsze jest to, że gdybyśmy wylądowali telemarkiem, to byśmy prowadzili. To by nam dało już prowadzenie przy tych niewielkich różnicach punktowych. Więc słuchajcie, po pierwszej serii na siódmym miejscu i musimy atakować miejsce pierwsze. To jest ogromne wyzwanie, ale ja bardzo bym chciał tego dokonać. Dobre wyjście z progu. Pierwsza faza lotu może nieperfekcyjna, ale w miarę dobra. Dobre lądowanie. 129,5 metra. Czy to wystarczy? Bo odległościowo to nie jest super skok. 2-3 metry jakbyśmy tutaj dołożyli, to byłbym spokojny o to, że raczej wygramy te zawody. Ale 129,5 metra może nie wystarczyć. Bo to nie jest w tym momencie nawet duża przewaga nad Arasem. Damian? Poza piątką. Fras? Trzeci. Okej. Okay. Bachleda? Trzeci. Ale to są wciąż duże straty do nas. Morgenstern? Czołowa trójka. Jest trzeci, okej, 8 punktów straty jeszcze do nas, więc mamy podium. Adam Małysz wyprzedził nas. Ljokelsej za Adama. Więc nie będzie kompletu zwycięstw podczas turnieju czterech skoczni w sezonie 2010-11. Szkoda, szkoda naprawdę, bo było to na wyciągnięcie ręki. Nieco dalej w drugiej serii, nieco ładniejsze lądowanie w pierwszej i byśmy to mieli, ale zobaczcie, Małysz naprawdę zasłużył na zwycięstwo w tych zawodach. Zobaczcie na jego notę z drugiej serii, 139,5 punktu, 132,5 metra z ładnym lądowaniem. Niesamowity poziom. Adam zasłużył na to zwycięstwo. Razem z nim stajemy na podium, więc ja jak najbardziej mimo wszystko jestem zadowolony. No a w turnieju czterech skoczni niestety troszeczkę nam się przewaga skurczyła, więc może być ciężko o pobicie rekordu Adama Małysza, ale zobaczcie, Małysz wszedł na trzecie miejsce w całym turnieju. Naprawdę ta forma Adama bardzo fajna w ostatnim czasie. No i przed nami zawody w Bischofshofen. Czy postawimy kropkę nad i, jeśli chodzi o turniej czterech skoczni? Za chwilę o tym się przekonamy. W Pucharze Świata, jak widzimy, jesteśmy przed Tainerem i Morgensternem. Małysz coraz wyżej się pnie, coraz lepszy dorobek punktowy. No a my mamy naprawdę sporą przewagę. Tak to wygląda. No i przechodzimy sobie do konkursu w Bischofshofen. Skocznia, którą lubimy. Warunki może nie są idealnie pod nas, ale myślę, że spokojnie tutaj jesteśmy w stanie na tym obiekcie wygrać, choć kwalifikacje niezbyt udane będą, bo spóźniliśmy odbicie dosyć wyraźnie. Zobaczymy, jaki to da wynik. 130,5 metra i dopiero miejsce dziewiąte, więc tutaj też widzimy, że nasi rywale skaczą dobrze. Radik Żaparow z Czech, 119 metrów, on jest naszym rywalem. Więc przechodzimy sobie do pierwszej serii finałowego konkursu turnieju czterech skoczni w Bischofshofen. Tym razem wyjście z progu jak najbardziej udane. I czuć to od razu, dużo lepsza wysokość i fantastyczny skok, 136 metrów z pięknym telemarkiem, noty po 20 punktów wszystkie. No i wydaje mi się, że to będzie prowadzenie z dużą przewagą, tak jest. No nie z taką dużą przewagą, zobaczcie, jak to się ciekawie poukładało. Fras dalej od nas
i nota bardzo, bardzo zbliżona. Zaledwie 0,3 do nas traci, a potem te straty są już gigantyczne. Bachleda prawie 10 punktów, Tainer już kilkanaście punktów. Naprawdę wyjątkowo ciekawie się to poukładało. Dodatkowo na 7 miejscu trzech zawodników ex aequo. Gdzie jest Adam Małysz? No i to jest problem. Małysz dopiero 13. Mam nadzieję, że się poprawi w tej drugiej serii, bo jeśli nie, no to w ostatniej chwili może stracić, niestety, zwycięstwo, nie zwycięstwo, tylko trzecie miejsce w turnieju czterech skoczni. Fraz widzimy, że w drugiej serii również skoczył fantastycznie. Prowadzi z gigantyczną przewagą. No i czy będziemy w stanie odeprzeć jego atak? Może być naprawdę ciężko, bo on tutaj spisał się praktycznie bezbłędnie. A czy my się spiszemy bezbłędnie? To będzie dobry skok. Ładny telemark. Czy to wystarczy? 134,5 metra? Może trochę brakować. Może trochę brakować i wydaje mi się, że zabraknie. Tak jest, to jest drugie miejsce. Minimalnie za Frasem 1 punkt i 2 dziesiąte. Szkoda oczywiście trochę tego wyniku, no bo w austriackiej części turnieju w ogóle nie sięgnęliśmy po zwycięstwo. Trzecie miejsce w Innsbrucku, drugie miejsce w Bischofshofen. Tainer tuż za nami, Bachleda piąty, no szkoda Adama Małysza, który zepsuł również drugą próbę, spadł jeszcze bardziej i prawdopodobnie w ten sposób stracił trzecie miejsce w turnieju, ale kto wie, czy Tainer na to trzecie miejsce nie wskoczy, za chwilę się przekonamy. Tak przedstawia się czołowa trójka zawodów, a w turnieju czterech skoczni, no niestety to właśnie Fraz tym swoim fantastycznym występem zapewnił sobie miejsce trzecie. Ljokelsej drugi, nasza przewaga nie jakaś kolosalna, ale duża, wyraźna. No i niestety dwójka Polaków, Tainer i Małysz, tuż za podium turniejowym. Bachleda jeszcze na miejscu siódmym, a lider Pucharu Świata jeszcze do niedawna, Thomas Morgenstern, dopiero ósmy, więc ten turniej na pewno dla Austriaka nie był udany. No a my bronimy tytułu, sięgamy po puchar za zwycięstwo w turnieju czterech skoczni po raz drugi z rzędu. Fantastyczna sprawa, bardzo mnie to cieszy. No i przechodzimy do zawodów w Bad Mittendorf. Kolejne loty narciarskie nas czekają. No i zobaczymy, jak na tych lotach się spiszemy. Myślę, że tym weekendem w Bad Mittendorf zakończymy sobie również dzisiejszy odcinek. Lekki boczny wiatr, myślę, że całkiem fajne warunki, w których powinniśmy sobie spokojnie poradzić. Szkoda tylko, że pada deszcz. Oczywiście to nie są idealne warunki do skakania, gdy opady deszczu występują. Też tutaj pierwsza faza lotu niezbyt udana w moim wykonaniu i ten skok pozostawia sporo do życzenia. 196,5 metra to nie jest jakaś super próba, zaledwie o 0,2 przed Marcinem Bachledą wygrywamy te kwalifikacje, no ale wygrywamy. No i zobaczymy, czy tak samo potoczy się to w samym konkursie. Więc pierwsza seria zawodów przed nami, jeśli chodzi o wyjście z progu, udane, aczkolwiek pierwsza faza lotu już nie tak bardzo. Troszkę tutaj nie poszło po mojej myśli i to jest krótki skok. 188,5 metra. Coś niesamowitego, naprawdę nie spodziewałem się, że tak to się potoczy. W tych warunkach drobne błędy już są bardzo odczuwalne, zobaczcie. Straty do czołówki są gigantyczne. No ale czwórka Polaków w siódemce i jeszcze ja, który prawdopodobnie tam dołączy do tej czołówki. Więc naprawdę wygląda to niesamowicie w wykonaniu całej naszej drużyny. Morgenstern na prowadzeniu, więc po pierwszej serii był bardzo nisko. No ewidentnie kryzys dopadł Austriaka już podczas turnieju czterech skoczni. No a my w tej drugiej serii zawodów spiszemy się już dużo, dużo lepiej. Najdłuższe skoki pierwszej serii sięgały gdzieś tam 207 metrów, jeśli dobrze widziałem. No a my teraz 205, więc to jest skok na miarę czołówki tego konkursu. I myślę, że spokojnie awansujemy gdzieś do top 6. Mam nadzieję, że przynajmniej do top 6. Prowadzenie z ponad 10-punktową przewagą. Urman za nami. Ljokelsej tuż za nami, minimalnie. Witthelcy też spada. Adam Małysz, no piąty, słabo. Tainer, czwarty. No Polacy nie za bardzo tutaj się prezentują. Bysztel, trzeci. Wciąż jesteśmy na prowadzeniu. Drabik, niespodziewanie wysoko. No i nie ma go w piątce, więc to była troszkę taka... To był troszkę taki przypadek w tej pierwszej serii, na to wychodzi. No i czy Aras zrobi nam miejsce na podium? Tak jest, słuchajcie, tym skokiem z 11 miejsca już sobie zapewniliśmy podium. Niesamowita sprawa. Fraz za nami. No i został Marcin Bachleda, który ma niepowtarzalną szansę na odniesienie zwycięstwa. Czy ją wykorzysta? Szczerze mówiąc, kibicuję mu bardzo. Wykorzystał ją. Brawo, brawo dla Marcina Bachledy. Skoczył dokładnie tyle co my, nota niższa. No ale ostatecznie zwycięstwo z naprawdę dużą przewagą. I zobaczcie, do czego to doszło w tym sezonie. Konkursy Pucharu Świata,
Wygrywało czterech polskich skoczków. Wygrywał Adam Małysz. Wygrywał Tomisław Tajner. Wygrywał Marcin Bachleda. Teraz po raz pierwszy. No i my wygrywaliśmy tych konkursów już kilka. Niewiarygodna historia. To, co robi tutaj polska kadra w tym sezonie, to jest po prostu niesamowite. I ja naprawdę cieszę się z tego zwycięstwa Bachledy. Chyba nawet bardziej niż gdyby to było moje własne zwycięstwo. Gratulacje dla niego. No a my zajmujemy drugie miejsce, które też jest świetne. Inwestujemy znowu w tą technikę lądowania. No i przed nami drugi konkurs w Badmintendorf, gdzie no tym razem fajnie by było już wygrać. Zerknijmy jeszcze tylko tutaj nie w rankingi, tylko w osiągnięcia rekordy i ile tych zwycięstw już mamy? 29. Więc słuchajcie, w tym momencie możemy odnieść nasze 30. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Piękny jubileusz w wieku zaledwie 21 lat, więc dosłownie jak Schlierenzauer. No ale czy wykorzystamy tą szansę, która nam się tutaj nadarza? No to się za chwilę okaże. Warunki są całkiem fajne do dalekich lotów, bo to jest wiatr pod narty, około metra na sekundę, ale fatalna pierwsza faza lotu sprawia, że po raz kolejny psujemy nasz skok na tym obiekcie. Coś nam w tym sezonie nie za bardzo idą skoki właśnie tutaj w Badmintendorf. Tajner wygrywa te kwalifikacje. No a my musimy przede wszystkim poprawić pierwszą fazę lotu, żeby nabrać dobrej wysokości, która pozwoli nam skoczyć daleko. Jak na razie wygląda to słabo. Zobaczmy. Okej, teraz jest dużo lepiej niż ten skok w kwalifikacjach. Na pewno to będzie dużo lepsza próba. Jesteśmy wysoko i będzie bardzo, bardzo daleki skok. 204 metry. Czy to nam da zwycięstwo w tej pierwszej serii zawodów? Tak jest. Zwycięstwo z całkiem przyzwoitą przewagą. Trochę skoków powyżej 200 metrów, trzeba przyznać, było. No ale my tutaj piękne lądowanie jeszcze po najdłuższym skoku tej serii, więc zdecydowane prowadzenie. Tajner, mam nadzieję, że utrzyma miejsce na podium. No a Bachleda może nawet zaatakuje, bo straty nie są duże, więc zobaczymy. Tajner utrzyma podium, Bachleda na miejscu piątym, więc szósty prawdopodobnie skończy. No a Tajner skończy prawdopodobnie trzeci, Ljokelsej drugi. Mówię to oczywiście w tym kontekście, że my tutaj lecimy po zwycięstwo. Za chwilę się okaże, czy tak rzeczywiście będzie. Bardzo ładne wyjście z progu, świetna pierwsza faza lotu. No tym razem na pożegnanie z dzisiejszym odcinkiem i ze skoczniów Badmintendorf oddamy naprawdę genialną próbę. 206,5 metra, piękne lądowanie, zdecydowane zwycięstwo, 30. zwycięstwo w karierze, co warto odnotować. Świetna nota. No i cieszę się też właśnie, że Tajner utrzymał to swoje miejsce na podium. Zerkamy oczywiście jeszcze w klasyfikację generalną, gdzie dzieją się rzeczy niesamowite. Jesteśmy liderem, ale za nami Tomisław Tajner i Marcin Bachleda, trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach. Wow. Po prostu wow. Niesamowita sprawa. Więc tak, jeśli chodzi o kolejny odcinek, co nas tam czeka? Konkursy w Willingen i Titize Neustadt, niemieckie konkursy Pucharu Świata, a potem zostajemy w Niemczech, ale to będą Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie. Zawody bardzo dla nas ważne, bo dwa sezony temu na Mistrzostwach Świata w Hakubie zdobyliśmy indywidualnie srebrny medal. I to jest nasz jedyny indywidualny medal Mistrzostw Świata. Na skoczni normalnej byliśmy chyba na miejscu czwartym, jeśli dobrze kojarzę, czy tam na piątym, coś takiego. No a na dużej skoczni srebro wywalczyliśmy. Teraz będziemy chcieli polecieć po złoto, może nawet podwójne złoto, no bo skocznia w Oberstdorfie, kompleks w Oberstdorfie, to są skocznie, które my uwielbiamy, zawsze sobie tam dobrze radzimy i to mogą być naprawdę udane dla nas mistrzostwa. Potem Sapporo, Mamut w Oberstdorfie, Zakopane, Gapa, turniej skandynawski i finał w Planicy. Na pewno to sobie jeszcze jakoś porozdzielamy, myślę, że na przyszły odcinek zostawimy sobie przede wszystkim te niemieckie konkursy, wszystkie, które tutaj mamy, no i może jeszcze zawody w Sapporo, no ale to zobaczymy, jak to będzie. Natomiast za dzisiejszy odcinek już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.